dzisiaj w Warszawie spotykamy się, żeby promować właśnie uczte dla 5000, czyli racjonalne gospodarowanie jedzeniem, żebyśmy kupowali tyle jedzenia, ile potrzebujemy i też pokazujemy, że z tego, co nam zostaje, możemy ugotować takie świetne potrawy. Rozwiązania do tego problemu są bardzo proste i absolutnie przepyszne. Także ugotowaliśmy tonę prawie żywności, która byłaby zmarnowana. Zrobiliśmy z niej pyszną zupę, leczo i teraz wszyscy kosztują i trochę im cieplej jest na tym deszczowym dniu. Gotowanie dla 5000 osób jest takie samo jak dla 50 osób, tylko skala jest trochę większa, więc trzeba trochę więcej naczyń, trochę więcej blatu, trochę więcej rąk, trochę więcej noży, desek, chęci czasu, lodówek i tak dalej. Dobra rada dla każdego. Jak ma wyrzucić cokolwiek do kosza, niech pomyśli o tych, którzy to produkują. No ale dzisiaj tutaj mamy wspaniałe wydarzenia, proszę tylko zobaczyć. Zaraz zaczynamy kisić kapustę. No i w sposób tradycyjny, w tradycyjnej dębowej beczce i w tradycyjny sposób, czyli umijana nogami. Uczę, jak oszczędzać jedzenie, jak nie wyrzucać, jakie przepisy realizować, żeby po prostu inni nie cierpieli głodu. Nawet ta ekologiczna żywność, którą kupiłem, okazuje się często jest tą brzydszą żywnością. Najsmaczniejsze jabłko jest przerośniętym jabłkiem, gdzieś tam z jakimiś wypaczeniami, brzydszą skórką. Czy pomidor malinowy, który sam na siebie nachodzi, ma jakieś purchle na powierzchni, jest najsmaczniejszym pomidorem. Ja uważam, że z takiego jedzenia, które jest gdzieś tam za miękkie, trzeciego, jest naprawdę pełnowartościowe i śmiało mógłbym otworzyć taki lokal i podawać to jedzenie tylko w pełnoprawnych cenach, tylko jeżeli coś, to nadwyżkę przeznaczać na cele, powiedzmy, społeczne czy charytatywne. Jestem dumny, że Warszawa dołącza do dużego grona miast, które wczoraj w Mediolanie podczas Światowego Dnia Żywności podpisały pakt właśnie dotyczący żywieniowej polityki miejskiej. Świadczy o tym, że my po prostu chcemy inaczej myśleć. Nie wyrzucać tego, co jest, oddać do różnych instytucji.